Od pewnego czasu mamy do czynienia z automatyzacją w dostarczaniu przesyłek. Mamy wiele firm, które już teraz zastąpiły kurierów paczkomatami. Oczywiście do tej nazwy paczkomat rości sobie prawa jedna firma, ale biorąc pod uwagę, że jest to również tłumaczenie z nazw pospolicie występujących w innych krajach, na przykład anglojęzycznych, to należy przyjmować wyłącznie jako stanowisko tej firmy. Natomiast już teraz zaczyna się zastępować kurierów również dronami. Dostawca jedzenia. Wiele osób na ulicach polskich miast już teraz mogą spotkać jeżdżące roboty dostarczające jedzenie. Jeżdżą one po chodnikach, a gdy docierają do odbiorcy, automatycznie dzwonią, informując, że jest jedzenie do odbioru. Taksi, przewóz osób. Większość osób traktuje taką formę usług jako bardzo odległą przyszłość. Natomiast już dziś takie taksi jeżdżą w Stanach Zjednoczonych. Usługi wprowadziła firma Waymo. Jest to firma z grupy Alphabet, a więc spółki powiązanej z Googlem. Usługa została uruchomiona w 2020 roku. Jaka znajduje się w nich sztuczna inteligencja oprócz autonomicznej jazdy? Kwestie bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie obejść, np. przy nieprawidłowym zapinaniu pasów. Rozwiązania takie posiada również Tesla. Oba rozwiązania stosowane w samochodach już teraz swobodnie poruszają się w skomplikowanym ruchu w miastach. Szersze wprowadzenie tego rozwiązania to już nie kwestia wielu lat, ale miesięcy.